Było już Sandero, było Sandero Stepway, a dziś prawdziwe combo. Dacia, Sandero, Stepway i fabryczna instalacja LPG. Czy można zatem powiedzieć, że na nasze drogi pod kątem cena i co za tę cenę dostajemy, to jest oferta idealna? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Co prawda Sandero gościło już u mnie na testach i to w sumie kilkukrotnie, ale nie każdy musiał tamte filmy widzieć, także ja pewne rzeczy dzisiaj powtórzę. Ale oprócz tego zajmiemy się oczywiście wersją, którą dostałem dzisiaj konkretnie do testów i potem sobie takie Sandero jako całość podsumujemy. Także za chwilę lecimy, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, w którym sprawdzicie historię używanego samochodu, którym jesteście potencjalnie zainteresowani. No bo zobaczcie, jak kupujecie samochód używany i nieważne z komisu, z ogłoszenia czy od sąsiada, to przeważnie tak naprawdę nic o nim nie wiecie. I w tym momencie pobierając raport Car Verticala w dużym stopniu minimalizujecie ryzyko wtopy. W jaki sposób? Ano w taki, że z raportu dowiecie się, czy samochód, na który zaraz macie wyłożyć pieniądze, nie był na przykład skradziony. Albo sprawdzicie, czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu. Idziemy dalej, jeśli ten samochód ma gdzieś niefabryczny lakier, to ze zdjęć dowiecie się, czy ma za sobą jakąś niewielką obcierkę, czy może jakiegoś dużego dzwona. A jeśli tak, to sprawdzicie nawet orientacyjną kwotę, jaka była potrzebna do jego naprawy. Jeśli chcecie sprawdzić takie rzeczy i wiele innych, to pamiętajcie o pobraniu raportu, tym bardziej, że z linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także serdecznie polecam, a my wracamy do testu. No i dobra, żebyście wiedzieli, czym ja dzisiaj jadę, o czym będziemy rozmawiać i żebyście sobie mogli wyrobić początkową myśl odnośnie tego samochodu, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, 3-cylindrowy silnik o pojemności 1 litra. Dysponuje on mocą 90 koni mechanicznych, ale tutaj gwiazdka, podczas zasilania gazem tych koni jest 100. I podobnie mamy małą różnicę w kwestii momentu obrotowego. Podczas jazdy na benzynie newtonometrów mamy 160, a w trakcie zasilania gazem tych newtonometrów jest 170. Sandero w takiej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 177 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 11,9 sekundy. Dobra, także znacie już podstawy, dodam może jeszcze tylko, że mam tutaj 6-biegową manualną skrzynię biegów. Gdyby to było Sandero bez pakietu Stepway, to tych biegów byłoby 5. Lecimy dalej i zaglądamy do bagażnika. A ten oferuje 328 litrów. I z jednej strony nie jest to może jakaś wartość rzucająca na kolana, ale z drugiej zobaczcie, to jest autko segmentu B. To po pierwsze, a po drugie ja mam chyba po raz kolejny takie wrażenie, jakby tych litrów było trochę więcej. I oczywiście to nie jest samochód, w którym do bagażnika zapakujecie dwie czy trzy ogromne walizki i nie będzie tutaj żadnego problemu ze spakowaniem się na przykład na wakacje, ale biorąc pod uwagę cenę tego auta, o której oczywiście na końcu, rozmiar i segment, do którego należy ten samochód, to uważam, że jest to jedna z najciekawszych propozycji, jakie w ogóle są, bo ten bagażnik, jak to powiedzieć, predysponuje Sandero delikatnie, chociaż delikatnie, do auta, które w wielu przypadkach na pewno może już pełnić funkcję auta rodzinnego. Tym bardziej, że gdy przeskoczymy sobie na kanapę, to zobaczcie, ja mam 182 cm wzrostu i nie dotykam kolanami do fotela kierowcy. Nie mam też żadnego problemu ze schowaniem stóp pod ten fotel, no i nad głową tego miejsca jest cała masa. Przypominam, po raz kolejny, to jest autko segmentu B. No i dla pełnego obrazu, jak zawsze lecimy po bandzie, wrzucamy do tyłu Grześka, który przypomnę, siedzi sam za sobą i on ma już 192 cm wzrostu. I oczywiście on kolanami do fotela kierowcy już dotyka. Nie byłoby mu tutaj najwygodniej, ale się zmieścił. A mieliśmy przecież sporo większych samochodów, gdzie wcale nie było mu wygodniej. Także pod względem przestronności Dacia Sandero naprawdę na plus. Dobra, to tył mamy załatwiony, teraz przeskoczmy na miejsce kierowcy. Krótko o materiałach, bo mówiłem już o tym tyle razy, także jeśli ktoś nie widział, to polecam poprzednie filmy, dam gdzieś linki w opisie do tego odcinka. Ale może skracając, jeśli ktoś ma w głowie Dacię, taką sprzed 10 lat, to to jest niebo a ziemia.
to wszystko jest dużo bardziej miękkie, dużo bardziej przyjemne w dotyku. Naprawdę ten przeskok tutaj, oczywiście na plus, jest bardzo duży. Wpływa to oczywiście na parę aspektów, takich jak na przykład wyciszenie, o czym powiem później, ale wpływa to na taką przyjemność przebywania w samochodzie. Nie będę przesadzał i nie będę mówił, że tutaj czuję się jak w Volvo 90, którym jeździłem tydzień temu, bo oczywiście tak nie jest. Bierzcie moje słowa przez pryzmat ceny tego samochodu, o której oczywiście powiem, no i przez pryzmat Daci, bo ja nadal siedzę w Daci, która jest zdecydowanie lepsza niż kiedyś, nawet jeśli mówimy o modelu Sandero. Także to po pierwsze, a po drugie oczywiście obsługa klimatyzacji, która jest dokładnie taka, jak powinna być, najprostsza na świecie, pokrętła, nic tutaj nie jest dotykowe, zaznaczę może tylko, że to jest klimatyzacja jednostrefowa. No i wskakujemy wyżej, czyli system multimedialny. I też dosłownie parę słów, ten system jest chyba najprostszy na świecie, najprostszy ze wszystkich samochodów. Tu jest dosłownie, pewnie przeginam, ale kilkanaście funkcji. Nauczyć się tego, zorientować się w tym jest mega prosto. Tym bardziej, że on nawet graficznie, wizualnie jest najprostszy z możliwych. Ja chyba parę razy używałem wobec niego takich słów, że to jest taki biało-czarno-pomarańczowy smartfon i to podtrzymuję. Tylko to jest taki smartfon z 2001 roku. Dla jednych osób może to być minus, ja uważam, że w tym samochodzie to jest bardzo duży plus, bo ten samochód jako całość jest prosty i całe szczęście, że w tym miejscu też, że nic tutaj nie zostało udziwnione. Ale powiem coś, co mnie zaskoczyło bardzo na plus. Przypominam sobie, że podczas poprzedniego testu, też Sandero, też Stepway, jeśli dobrze pamiętam, ja nie mogłem za nic w świecie sparować smartfona. Na zasadzie, abym miał tutaj mapę googlowską i tak dalej, mimo że ten samochód w opisie miał coś takiego jak replikacja smartfona przy użyciu kabla. Tam się tego zrobić nie dało, nie wiem, czy to była wina mojego telefonu, czy czego, nieważne, nie działało. Tutaj ta replikacja też jest, ale tutaj po pierwsze to wszystko działa, a po drugie Android Auto jest bezprzewodowe. Zobaczcie, ile jest samochodów, nie tylko w klasie C, w klasie kompaktów, ale nawet w klasie D. Hello Stellantis. A to jest segment B. To jest Dacia. I mam tutaj bezprzewodowe Android Auto, które działa świetnie, działa bardzo szybko, momentalnie się łączy, ani razu mi się nie rozłączyło. Spotify, wszystko działa tutaj bez żadnego problemu i powiem szczerze, że dla mnie to jest wow. I może jak przy tym jestem, to zobaczcie. Siódmy raz powiem, autko segmentu B, jedna z najtańszych marek na rynku. Bezprzewodowe Android Auto, grzane fotele, klimatyzacja automatyczna, to są może standardy. Ale dostęp bezkluczykowy. I to taki dostęp przy pomocy karty, gdzie podczas podchodzenia do samochodu, gdy do niego już podejdziecie, ten samochód jest otwarty. Nawet nie musicie łapać za klamkę, ale fajniejszą rzeczą jest to, gdy od tego samochodu już odchodzicie, macie na przykład zajęte ręce, bo nie wiem, niesiecie jakieś pudło z bagażnika, to nie musicie nic robić. Oddalacie się, samochód się sam zamyka. I nie zdarzyło mi się, żeby to nie zadziałało. Ja się zawsze oczywiście odwracam, patrzę, czy samochód się zamknął i zamyka się zawsze. Wiem, że zdarzają się takie opinie, że to jest bez sensu, bo to się zepsuje. Teraz jest minus 15. Ten samochód stoi cały czas na zewnątrz. Ani razu nie zdarzyło się, żeby się nie otworzył albo nie zamknął. Ja to rozwiązanie uwielbiam. I naprawdę musimy docenić to, przynajmniej ja doceniam, że w samochodzie tej klasy takie rzeczy już mamy. A przynajmniej mieć możemy. Dobra, to może tyle odnośnie wyposażenia, a teraz przejdźmy dalej do tego, jak tym samochodem się jeździ i zacznę od razu od gazu. To, co mi się naprawdę bardzo podoba, to zamawiając Sandero z fabryczną instalacją LPG, komputer pokładowy w tym samochodzie wskaże nam najważniejsze dane, czyli tankując samochód, benzynę i gaz, będziemy wiedzieli oddzielnie, ile mamy do przejechania na benzynie, ile mamy jeszcze do przejechania na gazie. Tak samo dowiemy się odnośnie zużycia paliwa, oddzielnie dla benzyny i oddzielnie dla gazu. I chociaż ten komputer jest bardzo prosty, naprawdę bardzo, znajduje się między analogowymi zegarami, ale w środku komputerek mamy, to mimo tego, że on wskazań ma niewiele, to ma te wszystkie najważniejsze i przede wszystkim, bo to nie jest codzienność, ma wskazania odnośnie gazu. Dodatkowo jak odebrałem ten samochód, to on pokazał mi, że na gazie mam zasięg prawie 500 km, a na benzynie prawie 700. Zobaczcie, to jest 1200 km zasięgu. Jak lecicie gdzieś, nie wiem, do Chorwacji, bardzo fajna rzecz. Może też dodam, że zbiornik LPG ma pojemność 40 litrów, a bak paliwa ma litrów 50. No i teraz spalanie. Pamiętajcie tylko, że to, co teraz podam, odbywa się w warunkach, gdzie najcieplej mamy minus 4 stopnie, a było minus 12, minus 13, a nawet minus 14. Dodatkowo ten samochód cały czas stoi na zewnątrz. I moje spalanie w takich warunkach w Warszawie to było jakieś 7,5 litra, mówię o benzynie. Gdy wyskakiwałem na wolną trasę, potrafiłem spalać 5,5 litra, może 6. Na autostradzie tych litrów było też około 7-8, zależy jak jechałem.
Dodam, że mówię o spalaniu benzyny, a jeśli chodzi o gaz, to dodajcie sobie do tego po 1,5 litra. Tak mi wychodziło. Co do samego prowadzenia, to oczywiście nie ma się tutaj nad czym rozwodzić. To nie jest samochód do zachwycania kierowcy swoimi wartościami czy własnościami jezdnymi. Kompletnie nie. To jest samochód do codziennego, już w miarę komfortowego poruszania się, czy to po mieście, czy nawet w trasie, ale przyjemności z jazdy, z prowadzenia tutaj oczywiście nie szukajcie. Ten samochód będzie się przechylał gdzieś na szybszych zakrętach, no ale mamy tutaj 100 koni, także szaleć tym chyba nikt nie planuje. Nie będę się tutaj dłużej rozwodził, myślę, że to jest jasne, powiem tylko, że zawieszenie zdecydowanie należy do tych miękkich. Nie będę tego nazywał komfortowych, powiem po prostu miękkich, bo takie mam odczucia. No i miało być słowo odnośnie wyciszenia. I to jest też moim zdaniem aspekt na plus. Pamiętajcie cały czas, o jakim mówimy samochodzie. Nie porównujmy tego, nie wiem, do Mazdy, no ale właśnie przez te użyte materiały i po prostu ten samochód naprawdę gdzieś do 100-110 km na godzinę, a pewnie tyle, przeważnie maksymalnie będzie on jeździł. Jest wyciszony już akceptowalnie. Tak bym to określił. Bo wcześniej było pod tym względem naprawdę źle. I też przypomniało mi się jeszcze, więc żebym nie zapomniał, świetnym patentem jest to, czyli uchwyt na telefon. Ten telefon nie musi gdzieś tutaj latać, albo jak jeden pasażera jest odłożony tu, to kierowca może sobie przyczepić go po prostu tutaj. To jest świetne, możemy to regulować, możemy to przekręcać. Kapitalna sprawa. I przypomniało mi się też, że podczas poprzedniego testu mówiłem, że te przyciski na kierownicy tak średnio działały. Nie wiedziałem, czy to była wada tamtego samochodu, czy po prostu ogólnie Sandero. Tutaj to mi się nie zdarza. Jak naciskam przycisk, to to działa, komputer pokazuje inne wskazania, także to nadal są tylko dwa samochody, więc nie będę jakoś bardziej uogólniał. Tam było źle, tutaj jest dobrze i to się po prostu nie zdarza. No i muszę też powiedzieć chociaż słowo odnośnie foteli i też, tak jak mówiłem poprzednio, one mają chociaż namiastkę trzymania bocznego, namiastkę, ale mają. Bo na przykład w Dusterze tego praktycznie nie było, ale co miał jeszcze Duster? Miał to bujanie. Tutaj, to jest kolejne Sandero, tego kompletnie nie ma, także super. No i dobra, ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, zanim przejdziemy do ceny, to chociaż kilka słów na temat pakietu Stepway. To są oczywiście jakieś dodatki na zderzaki, bardzo fajne relingi, ale najważniejszą rzeczą, i ja to potwierdzę po raz kolejny, jest ten zwiększony o 4 cm prześwit. I powiem szczerze, że ja właśnie tak podchodziłbym do sensu zakupu czy dopłacenia do pakietu Stepway. Jak chcecie wyższy, trochę wyższy samochód, to warto to zrobić. Jeśli Wam na tym kompletnie nie zależy, no to zostaje kwestia wizualna. Wtedy ja bym chyba nie dopłacił, ale jeśli jeździcie na przykład w mieście, czy gdzieś, gdzie ten prześwit większy się przydaje, no to wtedy sprawa wygląda inaczej i taka dopłata naprawdę zyskuje sens. 4 cm to już gdzieś tam na krawężnikach i tak dalej będzie czuć. I koniecznie muszę powiedzieć coś na temat dźwięku, bo jest on w tym samochodzie naprawdę na bardzo dobrym poziomie. A jeśli po raz kolejny uświadomimy sobie, w jakim my samochodzie siedzimy i że jest to samochód budżetowy, to chyba trzeba zacząć używać słów, że jest to poziom fantastyczny. Naprawdę w tej klasie nie mamy prawa spodziewać się czegoś lepszego i chyba powiem, że to jest najlepszy, a przynajmniej jeden z najlepszych systemów nagłośnienia w tej klasie samochodów. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy zauważyłem ją wcześniej, jeśli nie to nie wiem czemu, ale trochę przeszkadzają mi tutaj słupki. Gdzieś tam na skrzyżowaniach, gdzie mamy przejścia, no to po prostu ten widok, ta widoczność jest troszkę ograniczona. Chyba tego wcześniej nie widziałem. No ale dobra, żebyście mieli pełną wiedzę, to zanim do podsumowania, zadajmy pytanie, ile takie cacko kosztuje? Ceny Sandero z rocznika 2024 startują z poziomu 62 900 zł za 90-konną benzynę, a pierwsza wersja z LPG to minimum 70 800 zł. Chętni na wersję Stepway z gazem muszą przygotować minimum 74 500 zł, a cennik wersji z gazem zamyka świetnie wyposażona już wersja Stepway Extreme, która kosztuje równe 84 000 zł. Okej, teraz zobaczcie. Poprzednie Sandero, którym jeździłem, to była taka najmocniejsza, spasiona wersja. Ta też jest oczywiście spasiona, ale już słabsza. Mamy tutaj też gaz. I tamten samochód kosztował chyba 94 tysiące, czy 95, coś takiego. Podchodziliśmy bardzo niebezpiecznie pod 100 tysięcy. I wtedy robił się delikatny problem, bo wpadaliśmy w kwoty, za które możemy kupić na przykład Kia Stonic. No a jednak, a na pewno w głowie wielu osób Kia a Dacia, no to jednak marki nie stojące na tym samym poziomie. Ale zobaczcie, jeśli nie potrzebujecie maksymalnego wyposażenia, możecie kupić to troszkę niższe, albo po prostu do niższego dodać sobie jakiś tam pakiet, żeby dodać to, czego Wam brakuje i podkreślając, że będziecie mieli tutaj gaz. I ten gaz w tak zimowych warunkach, czy spalanie tego gazu wcale nie jest bardzo duże, to samochód, który będzie kosztował w granicach 80 paru tysięcy,
No to znajdźcie mi coś lepszego w kategorii cena do tego, co za tę cenę dostaniecie. Trochę wygląda na to, że ten samochód jest w tej kategorii bezkonkurencyjny. Myślę, że jedyną konkurencją jest on dla siebie sam pod takim względem, czy po prostu ktoś szukający samochodu nie jest zrażony do Daci. To są takie moje prywatne przemyślenia i to, co po prostu obserwuję. Jak ktoś uważa ten samochód za, czy tę markę, za totalny paździerz, dziadostwo i tak dalej, nie będzie chciał tym samochodem jeździć, to nawet gdyby Sandero kosztowało dzisiaj 49 tysięcy, to i tak tego samochodu nie kupi. To jest moje przekonanie. Ale z drugiej strony, jest bardzo dużo osób, co widzimy na drogach, które nie chcą 12-letniego Passata, full spasionego, TDI i tak dalej. Wolą te same pieniądze przeznaczyć na samochód nowy, z pełną gwarancją, nieużywany. Nie wiem, czy używać słów świeży i pachnący, bo czasem zdarza się, że ja czuję tutaj zapach, ale to jest zapach gazu. No ale wiecie, o co chodzi. Pachnący nowością, o, przynajmniej jak stoi samochód. To naprawdę bardzo dobrze, że taki samochód na rynku jest i po tym teście powtórzę to, co już mówiłem parę razy w przypadku Daci. To jest samochód, który poszedł lata świetlne do przodu, szczególnie patrząc, że jest to autko segmentu B. Jest fantastycznie, a przynajmniej może być fantastycznie wyposażony i ten samochód cały czas jest jednym z najtańszych samochodów na rynku, chociaż na pewno nie jest już tani. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat Daci Sandero, może taki samochód macie, ale chcę poruszyć takie dwa aspekty i chciałbym o tym z Wami pogadać, bo bardzo mnie to interesuje, co o tym myślicie. Po pierwsze, jak Wy podchodzicie do takiego dylematu, kilkuletni samochód, pewnie bliżej 10 lat, ale bardzo uznanej marki, czy taka nowa Dacia? To jest jedno, a drugie, co myślicie o tym, że tak wiele osób wstydzi się jeździć, czy wstydziłoby się kupić Dacię? A może nawet więcej, bo ja też coś takiego obserwuję. Często ludzie piszący komentarze nie tyle wstydzą się Daci dla siebie, co wstydzą się Daci dla kogoś, czy u kogoś, że ktoś kupił sobie Dacię i to jest wstyd. Jest bardzo dużo takich komentarzy. Także pogadajmy sobie o tym, jestem bardzo ciekawy, co na ten temat myślicie. No i na koniec podziękuję bardzo za wszystkie oceny, które zostawiacie pod moimi filmami. Wiem, że często nie chcę się tego robić, także tym bardziej doceniam. No a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów na kanale, to zostawcie subskrypcję. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!